Zrobiliśmy to! Haha, to połówka duszy oryginalnego Sansa! Teraz mam lepszy pomysł. Stwórzmy własny wszechświat! Nie musimy już żyć w czyjejś nudnej linii czasu. Możemy zrobić to bardziej interesującym. Ale najpierw zajmijmy się tą duszą. Jesteś gotowy? Co? Czy coś się stało? Czy ty... Nie jestem pewien co z tego czara. Ink starał się nam pomóc. Sans mówił walki. Czemu mielibyśmy to robić? Boisz się, że mnie uwolnisz? Złożyłem ci obietnicę, Sans. Obiecałem być twoim przyjacielem, dopóki te ciemne dni się nie skończą. Ty poddałeś się już dawno, ale ja nie. Pomogę ci odbudować świat, który straciliśmy. Zasługujemy na nową nadzieję. Jeśli to jest to, czego oni chcieli. Po prostu to zróbmy. Użyłeś połowy duszy Sansa. Zyskałeś pół punkta HP. Masz sobie nową duszę. Więc nazywasz się Ink, tak? Tak, miło mi cię poznać. Przepraszam, Sans. Nigdy nie myślałem, że coś takiego może się stać. Jest okej. Nie umarłem. Przynajmniej jeszcze. Ten gość wygląda na takiego, który lubi sprawiać problemy. Tak naprawdę to pierwszy raz zrobił coś takiego. Boi się odkąd... Cóż, to długa historia. Artystyczna wersja Sansa. Chcę z kimś porozmawiać. Posłuchaj, tam idź sobie. Mój brat i reszta będą tu za 20 minut, więc myślę, że możemy chwilę pogadać. Chcesz widzieć więcej oka? Super! Przepraszam za to. A więc, wszystko zaczęło się od jednej kropli gdzieś daleko w multiversum. Wszystko miało być normalne. Twój wszechświat i tysiące innych żyły w spokoju. Nagle poczułem, że gdzieś niedaleko powstał nowy wszechświat. Bardzo chciałem go zobaczyć. Usłyszałem dźwięk spadającej wody. Nie mogłem powstrzymać mojej ekscytacji na myśl, że tam pójdę. Chciałem poznać nowy wszechświat i jego mieszkańców. Ale nie było tam nikogo oprócz jednej osoby. Te krople to w zasadzie były jego łzy. Był bardzo przestraszony. Zauważył, że w tym miejscu jest ktoś jeszcze. Ja. Później jednak przełamaliśmy pierwsze lody i powiedział mi swoje imię. Nazywał się Kreos. Był jedną osobą, które przetrwały linię ludobójczą bez możliwości resetu. Czekaj chwilę. Jeśli była jakaś ludobójcza ścieżka, to gdzie jest człowiek? Czara został uwięziony w jego ciele. Jak do tego doszło, nigdy mi nie powiedział. Na początku byli jak dwie różne osoby. Jednak kiedy odwiedzałem Krasa, by dotrzymać mu towarzystwa, odzyskał kontrolę nad dwoma duszami.
Pewnego dnia rysowaliśmy. On wstał. Popatrzył w dół. I opowiedział mi o dziwnym dziecku, które pojawiło się w jego świecie. I próbowało przekonać go, żeby udał się do miejsca, gdzie znajdują się inni, którzy przetrwali tak samo jak on. Odmówił, ponieważ wierzył, że jego świat wciąż istnieje. Klas myślał, że z moją mocą jego wszechświat powróci. Jednak gdy powiedziałem mu, że nie mogę przywrócić czegoś, co już zniknęło, jego twarz. Tak? O czym rozmawialiśmy? Co jest nie tak z tym gościem? Nieważne. Punkty życia Krosa wynosiły 0. Nie chciał być już dłużej samotny. Ink? Czy to ty? To miejsce jest zbyt duże jak dla jednej osoby. To jest trochę samolubny, wiesz? Dusza Czary i Krosa zostały zabrane przez Errora. Kiedy wróciłem, było już za późno. Ink. Czemu tak bardzo starasz się chronić te anomalie? Wiesz, że nie możesz mu pomóc. Chciałem ratować duszę Krosa, ale nie chciałem, żeby jego przeświat został zniszczony jeszcze bardziej. Pozwól mi dać dobre zakończenie tym razem. Nie, to nie twoje zadanie. Cóż, próbowałem być przyjazny. Eros zabrał duszę Krosa, ale nie mógł zabrać tak wielkiej determinacji jak Czary. Dzięki temu oboje byli w stanie przeżyć. Walczyli o kontrolę nad ich zepsutym ciałem. Jestem wolny! Nie, przestań! Kros? Wszystko w porządku? Kiedy zobaczyli, że jestem ranny, uciekli i odtąd ich już nie znalazłem. Zaraz po tym Kros i Czara przeteleportowali się do twojej linii czasu i w jakiś sposób przedostali się do twojego świata przed śmiercią. Spędzali tu ich ostatnie minuty. Teraz, gdy Czarze udało się przekonać Krosa, żeby zabrał połowę twojej duszy, użył jej, by odzyskać swoje życie. Sam nie dam rady ich zatrzymać. Wiem, że nie powinienem, ale... Sans. Potrzebuję twojej pomocy w znalezieniu Krosa. Chciałbyś może iść ze mną? Ech, sorki kolego. Myślę, że mogę z tym żyć. Nie martw się o mnie. O, okej, rozumiem. W końcu to moja wina. Więc robię wszystko, by to naprawić i odzyskać połowę twojej duszy. Cóż, a więc ja rozpadam. Baw się dobrze ze swoimi przyjaciółmi.
To było dziwne. Sans! Tu jesteś, bracie! Czy jesteś gotowy na wspaniały piknik? Pewnie! Chodźmy, bracie. Więc istnieją inne alternatywne wszechświaty. Czy to nie cudowne? Kiedy ty marnowałeś czas na rozmowę ze swoim kumplem Inkiem, postanowiłem, że przeanalizuję alternatywne wszechświaty. Jest wiele światów, które możemy odwiedzić, ale interesuję się tylko kilkoma z nich. Mądry ciebie gość, jak na taki mały kawałek determinacji. Przestań się chwalić swoją nową duszą! Teraz powiedz mi, jak chcesz się dostać do innego świata, jeśli nie znamy żadnych ścieżek? Nie chcę tu stać i niczego nie robić. Chcę, by świat powrócił. Chcę żyć w spokoju, jak on. Wygląda na to, że nie jesteś szczęśliwy z jakiegoś powodu. Czuję to. Może mogę ci w tym pomóc? Masz coś wspólnego z Inkiem lub Errorem? Jak nie przecież. Ja ci oferuję pomoc, a ty jak atakujesz mnie jakimiś głupimi pytaniami. Nie mam z nimi nic wspólnego. Zależy tylko te twoje negatywne emocje. Możesz też wyrzucić pozytywne emocje? Po czym i one? Istoty szczęśliwe nie potrzebują mnie, ale istoty takie jak ty potrzebują mojej pomocy. Pacyfistyczne światy nie zasługują na szczęście. Ach, podoba mi się już to. Cóż, myślę, że mogę dać ci dostęp do każdego ału. Ale najpierw musisz mi dać coś w zamian. Nieważne, gdzie będziesz. Chcę, żebyś kogoś zranił. Ale nie fizycznie. Wiesz, o czym mówię. Jasne. Postaram się być ostrożny. Hej, jestem Dream. Nightmare? To nie może być. Idę szybko powiadomić Inka. Co za piękny dzień. Wszyscy się dobrze bawią. Co o tym myślisz, Sans? Cóż, myślę, że jedyny powód, by zostać w domu, byłby wyrostek. Czas zagrać siatkówkę! Nie! Nie! Tym razem moja drużyna wygra! Trenowaliśmy każdego dnia, by was pokonać, ciołki! Nie możesz wygrać, Andrzej. Ja, wielki Pyrus, mam najbardziej strategiczną i niepokonaną drużynę. Sans, uważaj!
Sam! Wszystko w porządku? Przepraszam, zamyśliłem się. Chyba potrzebuję przerwy. Mogę, bracie? Jasne, bracie, ale nie zasypiaj. Potrzebujemy cię, by wygrać mecz. Jasne, bracie. Wszystko w porządku, Sans? Chcesz może keczupu lu... Sans? Niedługo wrócę, Tori. Co się dzieje? Ink? Jesteś tam? No dalej, ziomek, odpowiedz mi. Sans? Kim jest Ink? Powinniście szukać Cross. Ale twój wymiar jest taki pusty i cichy. A czemu to jest takie trudne? No dalej Ink. Przecież jesteś obrońcą AU. Przecież dasz sobie radę. Możesz znaleźć Crossa w mgnieniu oka. Ink! Ała, co? Dream? Co ty tu robisz? Widziałem coś strasznego w tym AU! Poczułem negatywne emocje i byłem gotowy pomóc. Ale mój brat Snyder już tam był. I ten gościu miał gigantyczny nóż. I oni zawarli umowę i... Spokojnie, Dream. Próbujesz mi powiedzieć, że widziałeś Crossa? I mój brat pomoże mu przeteleportować się do jakiegokolwiek AU, które żyje w pacyfistycznej linii czasu. On planuje skrzywdzić wszystkich! Dzięki, to ułatwia całą sprawę. Ink, czekaj! Chcę iść z tobą! Nie mogę pozwolić, by nadzieje i marzenia w tych wszystkich uniwersach zostały zniszczone! Gdyby to się stało, ja nigdy bym sobie nie wybaczył! Przepraszam, Dream. Wiem, że walczymy po tej samej stronie w obronie uniwersów. Ale tym razem nie mogę narażać cię na takie niebezpieczeństwo. Raz mnie uratowałaś, więc czas się odwdzięczyć. Ja... Sans? Kim jest Ink? Powiedziałbym ci o tym słaby żart, ale to nie jest konieczne. To nic ważnego, dzieciaku. Wiedziałam! Twoja dusza! Dzieciaku, wszystko w porządku? Okej? To był tylko mały incydent. Czujesz, że coś jest nie tak. Rozważasz swoje opcje. Dzieciaku? Złożyliśmy obietnicę, prawda? Jeśli wydarzy się coś naprawdę złego, mogę zresetować. Sans, to nie jest pierwszy raz, kiedy to robisz. Nie. Trochę niezręcznie. Tu jesteś, Ink. Zdecydowałem, że jednak z tobą pójdę. Co? Naprawdę? Hej, kolego. I Ink? Czemu Sans nas opuszcza? Zgaduję, że muszę ci wszystko wytłumaczyć, ha? No więc... Słuchasz uważnie Sansa.
Chcesz iść z nimi i pomóc im znaleźć Krossa. Przepraszam, dzieciaku, ale ktoś musi mnie kieryć, kiedy odejdę. Inni mogą zauważyć coś dziwnego. Jeśli przestanę być leniwy, po tym wszystkim... W ten sposób możesz mi pomóc. Okej? Obiecaj mi, że wrócisz. Ech, wiesz, że nie lubię składać obietnic, ale postaram się. To może ci się przydać. Dajesz sansowy butelkę czupu Deluxe, limitowana edycja. Fajnie, dzięki Frisk. No cóż, na mnie już czas. Proszę, uważaj na siebie. Ponieważ ktoś naprawdę się o ciebie troszczy, ta... Nie musisz tego robić, Sans. Jeśli zginę przez Krossa, przynajmniej moja rodzina nie będzie musiała oglądać, jak zmieniam się w pył. A więc jesteśmy. Pierwsza pacyfistyczna linia czasu. Ludzie tutaj nie są zbyt mili, ale są szczęśliwi. A to wszystko dzięki temu człowiekowi i temu głupiemu kwiatowi. Dzięki, Nightmare. Baw się dobrze.